nie mam podciągniętych spodenek pod pachę za bardzo? Nie, okej. Okay. Siemano, witamy na trenujzjurasem.pl. Dzisiejszym gościem na treningu jest Popek. Chyba go znacie, chyba kojarzycie co nieco. Paweł, myślałem o dzisiejszym treningu, co by dzisiaj szarpnąć za techniki. Myślę, że popracowałbym z Tobą nad przednim ciosem sierpowym, nad tylnym low kickiem i później dodamy też obrony na low kicki i dorzucimy jeszcze przedniego low'a, połączymy na koniec box kombinację z low kickami. Dobra, zaczniemy od spokojnej rozgrzewki i pogadamy sobie przy okazji. Rozkręcamy nadgarstki, stajemy na palcach, rozkręcamy staw skokowy. Powiedz mi, jakie u Ciebie są teraz plany sportowe w najbliższym czasie? Co się kroi? Jesteś w treningu, jesteś w roztrenowaniu, szykujesz się do czegoś? Powolutku coś tam zaczynam działać. Rozkręcasz staw skokowy przy okazji? Bruce Lee is back, motherfucker. Już miałem się nie pokazać na rynku, ale jestem zawodowym fighterem, także wróciłem do pracy. W dzisiejszych czasach sporo jest propozycji. Jak mnie by zatrzymała policja, pytała się, czym się zajmuję, bym powiedział, że remiksuję remiksy, ale życzę się sztuk walk, Bruce Lee is back, czyli zawodowy big fighter. Zobaczcie, łopcina nas odwiedził, też chcę potrenować. Pilnuję, żeby nie odciągać teraz barku, nie robić zamachu. Najkrótszą drogą idę do celu. Pach. Trzymaj koncentrację na tym, żeby wrócić jeszcze do pozycji. O, siedź. Kurwa, zapomniałem, że Popek waży ze 120 kg. 113. 113. Skąd 7 kg? 17. No to całe moje szczęście. Tak czy inaczej, zapomniałem, że tyle waży. Ja ważę 76. Będę powodę szkoły. Nie, nie, kop stałe siły, dawaj. To z luzu. Właśnie chciałem, żebyś... Popo, o to chodzi, tak? Rozumiesz, co biega? I stabilność. Do domu, bo ci ujadę do Sejżowa. Wewnętrznego. Przyjechał. Nie ma skrętu, jeszcze biodro. Bioderko. Pomyśl o tym, że przy prawym prostym, prawe biodro w przód. O to chodzi. Nie kręć głową, to będziesz mi precyzyjnie. O właśnie. To jest to. Przed nami 5 desek. Ustawiamy stopę na 40 sekund pracy i 20 sekund przerwy. Jeżeli ktoś ma z tym czasem problem, jest to dla niego za długo, jest to... Niech wypierdala. Dokładnie, za płot. Do sosia, a to nie jest, a to nie, to nie jest płot, a to nie jest płot, tylko to są łzy zazdrośników. Paweł, jakie są Twoje najbliższe plany muzyczne? Co tam działasz? Coś się szykuje od Ciebie? Płyta w Stanach Zjednoczonych, zaprosili mnie do Los Angeles. Będę nagrywał tam z największymi artystami, jak są na rynku. Za darmo. Moja morda w Stanach, ludziom się bardzo podoba. I zaprosili mnie tam do Los Angeles. Chcesz powiedzieć, że jesteś spełnieniem amerykańskiego snu? Tak. Ich nie swojego. No i co? No i gram w filmach, będzie tego coraz więcej. Teraz po treningu z Tobą to był naprawdę zajebisty trening. Który kamerki, która nazwisz lepiej? Chyba... Tak to wygląda. Chyba ta bliżej pokazuje. Także to nie były ćwiczenia. To są łzy hajtery. Tak. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z dzisiejszego treningu. Ja tak, a co ty dzisiaj zrobiłeś na siłowni? Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych treningach. Na pewno spotkamy się jeszcze nie raz, bo naprawdę było zajebiście.